Cześć, jesteśmy na Wielkiej Krokwi i działamy filmowo dla PFN Team 100, także oczekujcie fajnych efektów. Tym razem sporty zimowe. Najważniejsze dla Polaków, te, w których sukcesów mieliśmy wiele lata temu oraz te, w których sukcesy mamy w tej chwili. Wspaniałe doświadczenie, dużo różnorodnych lokacji, dużo charakterów, z którymi zawsze dobrze nam się pracowało. Właśnie zakończyliśmy nagrywania razem z Proxy Media dla PFN Team 100. Jestem bardzo zadowolony z tej współpracy. Przeżyliśmy fajne dwa dni. Jesteśmy dzisiaj na Kasprowym Wierchu. Niestety warunki nie są sprzyjające. Dawid Szeliga, dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem. Dzisiaj gościmy w szkole Maryny Gąsienicę-Daniel, naszą absolwentkę. Bardzo z tego powodu się cieszymy. Pokazywaliśmy jeden ze sportów zimowych, jakim jest short track i cieszę się, że mogę być reprezentantką tej dyscypliny. Rezultat tego wideo będzie niesamowity. Szósty dzień na planie projektu filmowego PFN Team 100 Sporty Zimowe. Mamy zakwasy, mamy kontuzje, ale mamy też poczucie, że zrobiliśmy naprawdę kawał dobrej roboty. Często zaskakując naszych sportowców pomysłami reżysera, często koncepcje wymykały się spoza harmonogramu, ale dzięki dostępności lokacji, dzięki możliwościom ludzi, którzy pracują w sporcie, mogliśmy zrealizować najśmielsze pomysły i dzisiaj siadamy do montażu, wiedząc, że daliśmy z siebie wszystko, a nasi sportowcy jeszcze więcej.